Cześć. Zanim zaczniemy, chciałbym, żebyś zostawił pod tym filmem łapkę w górę, zasubskrybował kanał oraz zostawił dzwoneczek. Fajnie byłoby, gdybyś również wspomógł mnie donate'em. Chciałbym rozwinąć ten kanał, a bez ciebie może być to dosyć trudne. Dlatego jeśli chcesz, możesz mnie wspomóc, chociażby najmniejszą sumą. Dzięki. A teraz zapraszam do odcinka. No więc hejka kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kuba, a to jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj robimy sobie powrót do Car Mechanica. Jak widzicie, no jesteśmy tak naprawdę w punkcie wyjścia, tak na dobrą sprawę, dlatego będziemy dzisiaj sobie tutaj pracowali na to, żeby sobie ten nasz warsztat jak najwięcej rozbudować. Jakieś nowe zlecenie, a dobra. Wziąłem sobie zlecenie tutaj z silnikiem czy coś. Tutaj za dużo akurat nie ma do roboty. Dobra. Więc sobie to auto przestawimy i lecimy. Ogólnie możecie zostawić łapkę, byłoby fajniej, zasubskrybować ten kanał, mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I możecie również donaty zostawiać na oczywiście rozwój kanału. Dobra. Spuszczamy stary olej. Już. Dobra. Teraz tak. Ciągle mamy jakieś nowe zlecenia. Mam nadzieję, że w końcu coś ciekawego nam się trafi. Dobra, weźmiemy sobie od razu to, bo to może być dobrze płatne. Sprawdzimy sobie. To będzie dobre zlecenie, słuchajcie, to naprawdę będzie dobre zlecenie. Dobra, mamy do wymiany tak, filtr oleju jest zawsze właśnie tu. Nie, paliwa, przepraszam. Pomyliłem się. Dobra, musimy kupić sobie nowy, znowu jakieś nowe zlecenie, ale niestety nie mam więcej miejsc tutaj. Dobrze, filtr. A nie będę chyba nawet tego szukał, bo tutaj od razu jest. No. I sobie lecimy, ładnie, pięknie. Montaż. I jeszcze olej musimy nalać. Aha, dobra, bo to się tutaj inaczej robi. Zawsze nalewam do pełni. Dobra, okej. Zobaczmy, co tutaj nowego. A, generalnie same zawieszenie. Dobra, zobaczmy, ile dostaniemy. A, jeszcze musimy wymienić ten filtr oleju i filtr powietrza. Myślałem, że to koniec. A, nie, no tak łatwo. Dobra, musimy najpierw te klipsy, nienawidzę tych klipsów zdejmować, nigdy nie mogę w nich trafić. No widzicie, nie mogę trafić tych klipsów. Ale widać, że gra została dosyć zoptymalizowana, bo nie ma takiego, już nie ma takiego klatkowania. Znaczy ja mam tutaj takie lekkie, aha, to musimy podnieść, mam takie lekkie tutaj te ścinki, nie wiem, mam nadzieję, że wy tego nie widzicie, bo to jest nagrywane w 30 klatkach. Dobra,
filtry to będzie 13. Aha, jeszcze filtr powietrza, dobra, to jeszcze jedno. Filtr powietrza. To będzie ten. Dobra. Znowu jakiś. Dobra, jak skończymy to, nam starczy jeszcze czasu, to wtedy się zabierzemy za tam następne. Może nawet mistrz warsztatowy będzie w końcu działać. No nie, na razie nie. Znaczy nie na te części, na filtry chyba, nie można naprawiać. Niestety. A fajnie by było. Chociaż te filtry to i tak tam są groszowe sprawy, więc tak naprawdę nie wiem, czy by mi się w ogóle chciało naprawiać te filtry. Już bym chyba wolał nowy kupić, niż się z tym bawić. W ogóle rura powinna iść, a dobra. Dobra, zobaczymy ile za to expa dostaniemy. Pewnie coś koło stówki. Dobra. To byśmy chyba mieli z tym autem skończone. Tak. Dobra, więc możemy sobie jakieś ulepszenie wziąć. 5% czy... Wiecie co, weźmiemy sobie na razie to. Chociaż czekajcie. Czy sobie 5% na powiedzenie? Bieżnika. Albo wiecie co? Weźmiemy sobie tablet. Tablet się przyda. Teraz chyba te klikamy. No. O wiele lepiej teraz to działa. Dobra. Weźmiemy sobie... Kurde, nie zdążyliśmy. A, dobra, na razie sobie podarujemy. Pójdziemy, zobaczymy, co z tym zleceniem. W ogóle klikam shift, jakby mi coś to miało pomóc. Tutaj niestety nie można biegać. Czyli tak, musimy wymienić tutaj rozrząd. I co dokładnie? Filtry ogólnie, jeszcze rozrząd. Napinacz, koło zębate, łańcuch, pompa wody, koło zębate. Dobra, słuchajcie, najpierw się chyba zabierzemy za te filtry, to już później nie będziemy się z tym bawili. O, a, na śruby. Dobrze, pierwszy raz się spotykam z czymś takim, żeby filtr był przykręcony na śruby. Aha, filtru oleju na razie nie zmienimy. Sprawdźmy, czy nam mamy jakieś ciekawe zlecenia. O, teraz się zaczęły już te. Samochód nie odpala. O, tego bym sobie wziął. Ale dobra, na razie skończmy jedno. Kurczę, niepotrzebnie do tego laptopa, do tego komputera szedłem. To będzie... Nie wiem, jaki tu będzie ten filtr. Chyba 13 chyba będzie. Filtr paliwa raczej i filtr powietrza. Nie wiem, czy dobry kupiłem ten filtr, kurde. Chyba nie właśnie. To musi być ten filtr. Kurde, zły filtr kupiliśmy, patrzcie. Znaczy ja kupiłem zły filtr. To musi być ten, dobra. Tutaj jeszcze ten od powietrza, raczej od paliwa, przepraszam. I jeszcze trzeba będzie zmienić ten filtr od oleju. Dobra, jeszcze wody napiję. Kurczę, całą wodę sobie wypiję, nie wiem, co pić. Trudno.
Dobra, miałem R. O nie, patrzcie, też ten też zły, żeśmy kupili. Trzeba było R4 kupić. No dobra, te filtry nie są tam jakieś kosmicznie drogie. Zresztą dostaniemy zaraz hajs za naprawę, więc i tak pewnie wyjdziemy na plus. Patrzcie, no nie wiem czemu ja co chwilę chodzę do tego komputera, już z przyzwyczajenia. Nie wiem czemu mi się tak gra ścina. No. Także właśnie dlatego zachęcam was do dawania donate'ów, bo zbieram po prostu na nowy sprzęt. Po prostu chcę to wszystko polepszyć, jakość tego wszystkiego, jakość działania. I naprawdę jak mi wspomożecie, to ja będę wam bardzo, 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 bardzo wdzięczny, ponieważ będę mógł po prostu kupić nowe sprzęty. Dobra, sprzedaj wszystko. O, mamy funkcję sprzedaj śmieci też. Spoko. Mogę w sumie i użyć, ale dobra. Teraz tak. Rozrząd. Dobra, czyli tu musimy sobie porozbierać wszystko. Zaczynając od rolki prowadzącej. Potem pasek. Koło kosowe. O matko, jak to wygląda wszystko. Czyli tu jest pompa wody. Dobra, musimy to zrobić. Zbadamy sobie jeszcze tutaj, żeby potem nie było tego przypału. Że coś pominęliśmy. Dobra, czyli tak, co my tu jeszcze raz mamy zrobić? Napinacz, koło zębate, paska rozrządu typ B, łańcuch rozrządu, pompa wody, koło zębate, wałka rozrządu. A to jest co? Koło zębate, wałka rozrządu, stuwa. Chyba, że też z tej strony mamy wymienić. O. Ja z tej strony. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, że tutaj tak ten rozrząd wygląda. Łańcuch, zębate. Dobra, teraz użyjemy przydatnego narzędzia, jakim jest tablet. I to jest chyba tu, w silniku. No. Łańcuch rozrządu R4. To będzie to. I jeszcze jedno tam było potrzebne, tylko zapomniałem jak to się nazywało. A dobra, założymy to zawczasu. Aha. Ty, przecież ja mogłem to na ten, mogłem to naprawić. Aha. To fajna naprawa. Nie wiem czemu to jest takie kurde dziwne, że tego nie można tam. Dobra, łańcuch i koło zębate typ B, czyli typ B. To chyba to jest. Tak mi się wydaje. Tak, miałem rację. Dobra, teraz sobie to przymocujemy. No i gitara. Dobra, teraz tak. Teraz co tutaj należy wymienić z drugiej strony? To mamy zrobione. Teraz tak, napinacz paska i pompa wody. Napinacz paska jest akurat chyba uniwersalny dla wszystkiego. Jeśli się nie mylę. Pompa wody. To chyba to będzie. Jo, poznaję po wyglądzie. Jeszcze ten napinacz paska. A to sobie tu poszukamy.
teraz montaż, czyli już to, co jest najprzyjemniejsze. Generalnie normalnie w życiu, jak sobie remontuję tego swojego maluszka, którego mogliście widzieć w jednym z odcinków, a jeśli nie widzieliście, to zapraszam na mój kanał, tam jest odcinek pod tytułem Malutkowy Vlog, tam możecie go zobaczyć. W każdym bądź razie też taką przyjemniejszą częścią jest właśnie składanie. Jakoś nie lubię rozbierać tam tego wszystkiego, wolę składać. No, oczywiście jeżeli wszystko jest ładnie naprawione, to wtedy jest bardzo przyjemna ta wymiana. Chociaż nie zawsze jest wygodnie, ale zawsze satysfakcja potem jest. Dobra, wszystko mamy? Wszystko chyba mamy. Dobra, ale żeśmy dostali ładnie. No dobra, na razie nie mogę kupić nic, jeszcze żadnego ulepszenia. Więc sobie zrobimy dalsze zlecenie. Dobra. Okej, okay, dobra, lecimy z tym. Tutaj filtr, to tam akurat będzie easy peasy. Bla bla bla. O, to tam akurat jest łatwizna. Ja sobie to od razu pokupuję już wszystko. Dobra, filtr R4, tak? Chyba tak. Dobra, mamy wszystko. Sprawdzimy, bo tu słyszę, że nowe zlecenie. Może coś ciekawego będzie? Nie. Same hamulce, same zatory, jakieś tam takie pierdoły. Ja już się w tym nie bawię, nie chcę mi się. Już teraz wolę się zająć silnikiem, takimi fajniejszymi rzeczami. Jak słuchajcie, pozbieramy hajsu, to kupimy sobie jakieś auto na własność i zrobimy akcję renowację. Tak powiem. Myślę, że to będzie dosyć dobry pomysł. Dobra, lecimy dalej. No, kurde. Widzicie, to jest przy składaniu tego samochodu, tych samochodów, najmniej przyjemną rzeczą jest właśnie montaż filtrów. Znaczy nie filtrów, tylko tych klipsów od filtrów. Czy też od aparatu zapłonowego. Tam też są takie klipsy. Zaraz tutaj wsadziłem ten filtr paliwa, nie. W ogóle wężyki powinny się, to jest takie strasznie, strasznie gryzie mnie w oczy, bo ja no, jestem przyzwyczajony do tego, że sam te wężyki jednak, czy to właśnie w maluchu, czy na przykład jak gram w My Summer Car, właśnie miało być My Summer Car, ale to o tym za chwilę wam powiem, czemu nie ma. I właśnie w My Summer Car nawet też są te wężyki do tego paliwa i w ogóle tam te kabelki wszystkie, a tu nie ma i to jest takie strasznie gryzące w oczy, po prostu czegoś mi tu brakuje, nie? Ten filtr wisi, ale nie jest do niczego podłączony. Dobra, możemy zakończyć zlecenie? Możemy. Kurde, mało dostaliśmy, no ale z czego się spodziewać za wymianę filtrów. Dobra, mamy coś ciekawego. Zawieszenie, stuki, hamulce. Dobra, weźmiemy sobie to tak na odstres. Kurczę, ale te auta to są złomy, nie? Tutaj wszędzie zardzewiałe. Ja bym nie mógł jeździć autem w takim stanie, naprawdę. Dobra, musimy sobie przesunąć to na podnośnik nasz kochany, piękny. I co tu trzeba zrobić? Klocki hamulcowe, zacisk hamulca, pompa ABS. O, to będzie dużo hajsu, bo pompa ABS dużo kosztuje. Dobra, mamy tutaj jakieś... coś tam mamy. Rzeczywiście dużo za to dostaliśmy. O, może będzie jakieś zlecenie z silniczkiem. O, jest! No to bierzemy. Aha, słuchajcie, zapiszemy sobie grę. W razie by coś nam się tutaj popierniczyło, żeby nie było przypału. Dobra, najpierw wymienię sobie tą pompę rozrządu. Już potem nie będę się z tym bawił. Raczej pompę ABS, co ja mówię, pompę rozrządu.
Wiecie co, ja jestem skupiony, no oczywiście, ja jestem skupiony tutaj na samym graniu niż bardziej na mówieniu, więc mogę popełniać takie różne głupoty i mówić jakieś bzdury, ale wybaczcie mi to, bo nawet jeżeli mówię co innego, to myślę o właściwej rzeczy. Dobra, klocki hamulcowe były jeszcze do wymiany, tak? Coś tam jeszcze, dobra, to tam się kupi później. Aha. Dobra, coś tu mamy fajnego? Nie. Dobra, to byśmy mieli i teraz musimy... Auto jest fajne, podoba mi się, to jest bodajże Lexus, tylko że oczywiście pod innym nazwą. Dobra, co tu jeszcze raz trzeba było wymienić? Klocki i zacisk, to kupimy sobie od razu zacisk, żeby to już mieć z głowy. I teraz tak, musimy sobie włączyć tryb, chociaż tutaj akurat na ten zacisk, to akurat mogę na oko zobaczyć, który to jest. I tak wszystkie są rozpierdzielone. Będzie chyba ten. Ale dla pewności... A nie, jednak się myliłem. No, to nawet widać na... Okay. Może klocki od razu tutaj wydać? No niestety nie. Najgorzej jest z tymi klockami, bo ich nie widać. Kurczę, ale nam te zlecenia tutaj szybko idą i odburza, że tak powiem. Dobra, teraz tak, musimy sprawdzić sobie. Idealnie trafiłem. Ej, teraz mi przyszło do głowy coś takiego, że może faktycznie tych części niektórych nie można remontować, bo to są już jakieś śmieci. Ale da się wyremontować na przykład części tam takie, które mają to tam 50, załóżmy, procent i wmontować je tam, gdzie na przykład wymagania są wyższe, a to by miało nawet sens. Dobra, tu mamy zakończony, nawet niezły dochód żeśmy dostali. I dobra, bierzemy, sprawdzę sobie tylko tak. Dobra. A tamto bym wziął jeszcze, to sobie, jak zdążymy, to weźmiemy sobie jeszcze. A nie tutaj. Dobra. Mogliby dodać jakąś fajną animację, że na przykład byśmy musieli przepchać ten samochód, to było fajne. A nie tak, kurczę, że... Dobra, filtr oleju i... Ojej. Dobra, to już słuchajcie, pewnie będzie ostatnie zlecenie, żeby tutaj nie przedłużać. Nie wiadomo jak długo. Już widzę, że to już jest zardzewiałe. Leżało 50 lat w ziemi. Dobra. Teraz tak, silnik. Filtry. To jest ten podłużny. Tutaj jest chyba też filtr R4. No to jest ten sam silnik, tak w sumie. Ogólnie polecam tą grę każdemu, kto się interesuje motoryzacją, nawet nie z tego względu, że samochody i w ogóle, tylko ogólnie to jest taka nawet gra trochę edukacyjna, bo przynajmniej wtedy wiemy, z czego silnik się składa. No ja akurat miałem z tą mechaniką do czynienia już wcześniej, chociaż ja tak naprawdę nie jestem mechanikiem, ja jestem informatykiem, aczkolwiek miałem też już do czynienia z tą mechaniką już od dawna, więc jestem troszeczkę tutaj już zorientowany co i jak. Dobra, teraz tak, teraz rozrząd.
Aha, co ja chciałem. A już nam tylko znikało. Dobra. Te filtry mamy załatwione i teraz tak. Koło zębate typ A, typ B, napinacz, łańcuch, pompa wody. Czyli tak jak w ostatnim chyba. Samo jest. O, patrzcie, tu nawet płyn hamulcowy widać. Fioletowy. Dobra, tu mamy tu zasypiałe strasznie, ale nie wiem, czy to będzie można naprawić. Chyba nie, niestety. O, dobra. Sprawdzimy, ale raczej mi się nie wydaje, żebyś. No, nie możemy, niestety. Te części są już właściwie do wywalenia. Oj, przepraszam, to mi zadzwonił. Aha, bo ja. Nie, zaraz, co jest. Aha, dobra, bo ja muszę to najpierw ściągnąć. Spoko, że też tutaj te śruby niektóre są dłuższe, niektóre krótsze. Kurczę, jakiś harmonikat mi tu wyskoczył. No, nie mogę teraz trafić. Dobra, nieważne. Dobra, aha, bo jeszcze tu musimy to ściągnąć wszystko. Najpierw ten, miecz. No co z dostępem? Aha, bo mamy to automatyko podniesione. Nie do góry, kurde. A chyba, że nam się coś zbagowało po prostu. To zrobimy tak, zapiszemy i wejdziemy jeszcze raz po prostu. Czasem tak się niestety dzieje w tej grze. Ten tutaj interfejs strasznie jest wolny, bo tutaj naprawdę wymagania są spore. Dobra, kochani, słuchajcie, miałem to dokończyć, ale niestety już się z wami pożegnam, ponieważ kończy mi się powoli miejsce na komputerze, bo ten odcinek już trochę mi zajmuje, więc ja się z wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki pod filmem oraz subskrypcji kanału, z dzwoneczkiem oczywiście, i zachęcam was do zostawienia donate'ów, także ja się z wami żegnam, do zobaczenia, widzimy się w następnym odcinku niebawem. Cześć!